Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrałem w Shogun 2 na poziomie legendarnym klanem Otomo. I dobrze nam idzie, jak na razie. Jest też nierówna sytuacja polityczna na całym terenie Japonii, ponieważ wiele klanów, nie ukrywam, prowadzi ze sobą wojny i cały czas się przepychają, czyli żaden z nich nie może zdobyć tutaj jakiejś dominacji. To mnie cieszy, bo kiedyś miałem tak, że Hojo zajęło cały ten teren i faktycznie pruło na zachód jak motorek. Więc to mnie cieszy. Mam już 39% zadowolenia, znaczy 40% generalnie chrześcijaństwa. Dalej będziemy musieli poczekać jeszcze. Tu jest droga łuku. Powiem wam, że bardzo fajnie by było jeszcze niebo i ziemię opracować. Wtedy da nam to szansę zdobycia obozu, albo drogę miecza i technikę miecza. To również się by przydało. Lub zwrócić się w ogóle i zrobić Chonido. To nam dostarcza żywność 2, ale zwiększa dochód z handlu tylko cła o 20%. Całkiem nieźle, zwłaszcza, że teraz dużo handlujemy. A ja jeszcze nie chcę tak szybko strasznie się śpieszyć z tą sławą, bo jeżeli teraz by mi wypowiedzieli wszyscy wojnę, to zniszczyliby mnie. Nie dałbym rady tego obronić. Okej, czyli się tak zastanawiam, czy możemy coś tu jeszcze zrobić, czy czekamy po prostu. Mamy tutaj werbunek, armię, to jest pełna armia. 3, 6, 9, 3, 6, 9, 10, 20. Tak, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Tu również jest pełna armia. Dobrze, mamy tych portugalskich terko. To jest dla nas priorytetem teraz za jedną turę, więc myślę, że aktualnie kończymy. Tutaj jest Metsuke może, werbunek. Możemy ninja. Możemy dać tu Metsukę. Znadzoruj od razu miasto. I z tym ninja. Dom gier. Dopiero jak zrobimy dom gier, wtedy będziemy bardziej jakby wydoszkolony ninja. Okej, okay, w takim razie jak tam moja rada rodzina? Świetnie. Skończymy. Można by też powoli powyrzucać ich z punktów handlowych. Chosokabe wreszcie chyba będzie coś robić. Nie blokować mi handlu, goddammit. Okej, okay. Ikoiki samo zadbało o nasze bezpieczeństwo. Wypowiedziano wojnę. Wypowiadano ci ród Urakami. No i bardzo proszę. Widzę, że sprzymierzeńcy chyba cię opuścili. Sądzę, że poczekamy na ich atak. I zaczniemy niszczyć ich floty, zdobywając doświadczenie. Już powoli nie ogarnę tych wszystkich tutaj, wiecie, ikonek, jakie się pojawiają, czy stateczków, jakie pływają. Zerwano umowę handlową. Trudno, urakami. Atak na morski szlak handlowy. To wiemy, to wiemy. Otrzymano misję. Zablokuj port. Władza nad falami. Plus 2 do morale dla wszystkich okrętów. Który port? W Biczu? Biczu, tak. No pomyślimy o tym, zwłaszcza, że oni tu nie mają jakiejś specjalnie wielkiej floty, więc to sobie na pewno zniszczymy. Troszkę mnie irytuje ta kamera, bo oni mi zaraz gdzieś uciekli. No właśnie. Do widzenia. Znowu odpłynął gdzieś. Ja tego nie widzę już, gdzie odpływają, więc w stanie pokoju. Do widzenia. Koba z łukami. Nie? Myślę, że zablokujemy sobie ten port i wykonamy tą misję. A w tym miejscu od razu werbujemy. Te działa mnie tutaj. To jest strasznie drogie. Bardzo. O, pięknie, dobra. Jest to, co chciałem. Warsztat machin oblężniczych. W tym momencie budujemy. No i oczywiście jeszcze fortecę zrobimy sobie. Myślę, że tak. To będzie miejsce, które będziemy bronić jak diabli.
Okej, jak to wygląda? 31% zadowolenia, więc moglibyśmy spróbować wyjść stąd. Jak zadowoleni są? Średnio są zadowoleni, ale mamy wystarczająco dużą armię, by przejąć Bingo i uszczuplić jego siłę. Więc tak też zrobimy. No, mamy sporo strzelców, sporo tych. Atakujemy. W tym razie. No i oczywiście ta sama taktyka, czyli idziemy ich niszczyć. Zabijając tradycyjnie. O mój Boże, najlepszy zamek, jaki można trafić. Jeden z lepszych, to jest jeden z prostszych zamków do obrony. Ponieważ nie dość, że opóźnia ich bardzo. Rzeka, przepraszam za przeciągnięcie się, jakże donośne. Nie dość, że bardzo opóźnić będzie rzeka, to jeszcze są mosty. Pięknie. Przez tą rzekę można przejść w każdym momencie, ale... No bo w większości, więc obrona jest raczej opłacalna na murach. Jednak po rozwinięciu ten zamek będzie nie do wzięcia. Bez machin obleżniczych jakiś. Faktycznie to armat ciężko by było. Albo kilkunastu armii. Zresztą ja już tu nie mówię o dwóch armiach, ja mówię o trzech co najmniej. Dobra. Bierzemy naszych łuczników oczywiście. I dowódcę. Przejdziemy sobie tędy. Tędy mówię. A my przy okazji, może mamy trochę czasu, to przyjrzyjmy się, jak wyglądają ci portugalscy terko. Ja muszę ich sobie, wiecie, obczaić, jak oni działają na mapie. Bo tak, mają zasięg taki. Zasięg mają w zasadzie porównywalny. Szybki ostrzał. Na krótki czas zwiększa szybkostrzelność jednostki, przełącz w tryb ostrzału szeregami. Uuu, to może być ciekawe, czyli mogą, pewnie będzie łup, 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 przeładowanie, za chwilę łup. No to może być ciekawe. Dobra, wyjdziecie sobie oczywiście tutaj. Przyspieszamy to, ale ładnie wyglądają. Muszę ich sprawdzić sobie na jakiejś bitwie takiej zwykłej z komputerem, do czego są zdolni. I jak najszybciej będzie trzeba rozwinąć tutaj zamek. Bo tak malutki zamek. Przepraszam, będzie ciężki dom, będzie ciężko obronić. Idealnie się ustawiliście na granicy. O, goddammit. Pierdliwce jedne. No i teraz idą sobie. Dobra, zabić ich. Pięknie. Kolejny zamek jest nasz. Priorytet ulepszanie zamku. Do wyższego poziomu. To jest świetne miejsce do obrony. Później myślę, że kościółek tutaj będziemy musieli wybudować. Pokojowa okupacja, pięknie. I to mnie będzie kosztować 1500, więc czy ja mogę zrezygnować z floty? Nie buduję floty, tak? Z czegoś na pewno muszę zrezygnować, będą to ci samuraje. Bingo. Ulepszacie mi twierdzę. I przede wszystkim likwidujemy tutaj, bo ty nie masz w zasadzie nic. Z kolonia kupiecka, więc tutaj dobrze będzie port. I zbudujemy tutaj kościółek. A te trzy tury powinniśmy mieć do zajęcia. Dobra, tu jest 11. Tu Nagato. W Nagato zbudujemy sobie... No znowu nie mogli zbudować, więc... Myślę, że weźmiemy sobie te trzy oddziały. No powinno być spokojnie, więc... Zobaczmy. Możemy tą całą armię zabrać stąd? Czy nie będziecie zadowoleni? Nie będą zadowoleni, na pewno nie będą zadowoleni. Minus 4.
Tu jest 0, stąd nie możemy przerzucić. Tu jest już plus 4, więc... Okej. Okay. Zaczynamy nieźle działać. Idziecie do Iwami. Tu jest kapłan? Nie ma kapłana, więc dobrze wybrałem. Tu będzie kapłan, który na pewno ich zachęci. Tutaj natomiast jest spokojnie. Na razie jednak was sobie wsadzimy w to miejsce. Jakby co zmniejszymy im podatki. I idziemy sobie przede wszystkim do Izumo, by zabezpieczyć naszą kopalnię złota w tym miejscu. I pytanie. Gdzie jest mój szpieg? Agent, ninja, dawaj. Idziesz, mój przyjacielu. Tam. Dobra, nie będę tam chodził na razie bez rozeznania. Na pewno nie. Te dwie prowincje są niezadowolone. Czemu wy jesteście niezadowoleni? Minus jeden, tak? No to dużo. Więc dostaniecie... Ashigaru. Jeden oddział, spokojnie. Starczy wam. Później wyrówna się do zera. Choć nie, w następnej turze wyrówna się do zera. To nie potrzebujecie Ashigaru w takim razie. To nie, to strata pieniędzy jest. Sprawdźmy jeszcze dyplomację. Możemy handlować z kolejnymi. Pięknie. Więc tak, Hatano. Możemy. Z Hojo. Możemy. Cudownie, więc Hojo od razu. Zażądaj umowy handlowej. I dasz mi co najmniej 10 tysięcy. Nie. Szlak. 5 tysięcy. Nie dasz mi. 4 tysiące dasz mi. Dobra, 3 tysiące może być. 3 też mnie urządza. 3 mnie urządziło, świetnie. 4 mnie urządza, bardziej. 4 mi nie dasz. 3500. Nie dasz. 300. No bo 3200 lepiej. 200 zawsze lepsze od 100. 300. Dobra, może być. Ten mały klanik. Zarządzaj umowy handlowej. Daniny, dacie mi 3000. Fajną czapkę masz, panie. Nie dasz mi 3000. Dasz mi 1000? To są mały klan, oni mogą nie mieć pieniędzy. Dacie 100. Dać. Dacie 500. To dacie i 900. Dacie. 1000 mi nie chciałeś dać? Co mi się wydawało? Nie. No to może być tam 950. I jesteśmy kwita. Nie. Czyli 900. Zawsze coś. Może być. I wszyscy pięknie. Urakami tracą, mają 6 prowincji, mamy 13, więc spokojnie. Bingo. Coś tu robimy? Nope. Tutaj coś robimy Iwami. Iwami może moglibyśmy ulepszyć giełdę ryżu. Przede wszystkim stąd zacząć przenosić tych łuczników albo werbować dalej tych łuczników, więc. Tutaj poczekam, aż będzie lepsza giełda. Bingo, chyba że. Tak, mieliśmy jeszcze zająć się tą flotą, więc ludziska zrobimy sobie tak. Naprawdę nie wiem, czy te statki są dobre. Spróbujmy. Na razie wybudujemy sobie jeden. Tutaj czekamy. Kilka tur będzie trzeba. I co ja mogę tutaj zrobić? Właśnie, Nagato. Bo w Nagato nie mieliśmy pieniędzy, żeby nic w zasadzie zrobić. Więc Nagato będzie służyło jako... Tutaj sobie zrobimy, wiecie co, kościółek i targ. Zrobimy targ. Plus kaplicę. Da to bonusy zarówno do Suo, jak i do Iwami. Cztery tury do drogi łuku. Tych płonących strzał, tu jest spokojnie. Jak tam moje zadowolenie? Myślę, że będzie spokojnie. Dobra, kończymy turę. W następnej turze zablokujemy też port.
powoli powinienem zacząć też myśleć o tym werbowaniu tej mocniejszej armii do ochrony wyspy. Przynajmniej jednej mocnej. Czasokabe nie idzie na mnie, to mnie cieszy. Port wojskowy również by się przydał. I trzymanie z dwóch flot. Co najmniej z dwóch tutaj i dwóch tutaj. Dobra, handel nam rośnie. Ci nam zablokują teraz port, to prawie 1000 spadnie. A będzie trzeba szybko się z nimi uporać. Nie jestem pewien, czy opłaca się w tym momencie iść zablokować ten port, bo to mi daje tylko plus 2 do morale. I to nie dla przyszłych załogokrętów, których werbuję, a dla tych, co teraz, i to tylko przez kilka tur. Więc nie wiem, czy to jest opłacalne. Blokada portu. Misja zakończona niepowodzeniem. Demonstracja siły. No wiem, rosną niepokoje i wami. Atak na szlak handlowy. Dobra, tutaj są niepokoje. Za chwilkę powinno być spokojnie. Dbają miasto. Pięknie. Właśnie tak to powinno wyglądać. I weźmy teraz naszą flotę. No i zniszczmy tych hurakami. Bo oni nam blokują handel. Zdecydowanie. To są statki kupieckie jeszcze. Do widzenia. Mamy te statki kupieckie. Fajnie. Tylko, że ja ich teraz nie potrzebuję. To... w sumie zawsze dodatkowe okręty. Koszt naprawy wszystkich 300. Może być. I teraz tak, wyślijmy naszego ninja na Izumo. Zobaczmy, co tam się znajduje. Cóż za straszliwa potęga się tu czai. Nic się tu nie czai. I dobrze, w lasach też nie? Ok. Czyli zajmujemy. No i ta sama taktyka niestety. Wiem, zanudzę was. Też fajny zamek na wzniesieniu. I to potężnym. Łatwo się tu bronić. Kosmiczna mgła. Dobra, czekamy. Sucho, jedziemy. Masz naprawdę ładna mapka. Dużo trudnych przejść. Można ich tu kosić. Dobra, bierzemy oczywiście klasycznie. Jak najszybciej panowie zniszczyć ich. Podejdziemy sobie tutaj, wtedy będą wszyscy w zasięgu. Później ten zamek może być naprawdę ciekawy, bo zobaczcie, tu się rozwiną te mury. No, ładnie to może wyglądać. Dobra, zabijcie go. Ładnie się ustawili. No bez jaj. I tak cię to nie uratowało. Jerzyka mam. Ponownie. Kolejna prowincja jest nasza, pokojowa okupacja oczywiście, dalej nie możemy iść niestety. I teraz tak, mamy tutaj plac ćwiczeń plus kompletnie nic, więc to zniszczymy. Ulepszymy twierdzę, ulepszymy to i zbudujemy kaplicę. Będziemy też rozszerzać od razu na hoki, wiarę naszą. Więc nie powinno być z tym problemów, świetnie. W tym miejscu
chciałem. Wiecie co, tutaj jak na razie najszybciej to kaplicę bym chciał jednak. Chcę jak najszybciej zmieniać wiarę na swoją. Okej, chyba stąd wszystko w takim razie. Sprawdźmy zadowolenie. Jest już ok. Tutaj natomiast Suo się trzymają, cały czas też wpływ jest niezły naszej kultury. No i naprawiamy sobie aktualnie flotę. Jak duże są to floty? Kobaja łuczników. Wytrzymałość kadłuba 100? Jesus. Dobra, więc może te europejskie statki, które są naprawdę, czy okręty, które są naprawdę wielkie, mogą się przydać. Ile tutaj jeszcze na zbrojownię? Jedną turę. W następnej turze zaczynamy werbunek dużej liczby samurai. Powiem wam, że i tak, bo jeszcze tylko zobaczę sobie tutaj, ponieważ obozy są mi potrzebne niestety. To będzie mi potrzebne jeszcze. Szkoda, że tych, kurde, brakuje mi tych 7 tur, żebym chociaż miał. Wtedy byli bardziej efektywni, na przykład jeżeli mielibyśmy jeszcze, no właśnie, drogę miecza, technikę miecza, czyli te wszystkie trzy. To by nam dużo dało, ale niestety poszliśmy w drogę chi. Brakowało nam pieniędzy, też zadowolenia. Nie można tak szybko wszystkiego tego robić. Ok, czy ja mogę tutaj zwerbować później w następnej turze? Zwerbuję Metsukę, dodamy go też do bingo. Teraz skończę turę. 3 armie prawie. Ładnie. Widzę, że Hojo odbija to swoje. Co było kiedyś ich. Datę dalej się posuwa. Przecięło tereny Hojo. Poważnie? Nie zaatakujecie mnie? Metsuka awansował. No dobra, pokaż gdzie. Satomi, zastój w handlu. Misja zakończenie powodzeniem, wiemy. Atak na morski szlak handlowy. Tutaj, tak? Dobrze. Cię przydasz na pewno. W takim razie damy ci aktualnie do zwalczania szpiegów i detektywa. I teraz pytanie, czy mi się wydawało, czy właśnie to wlazło mi coś na teren? Patrzcie. Mają już te srebrne pancerze. Zajebiście. I dużo generałów. To będzie cudowne. W takim razie jeszcze chyba się osłabił wchodząc na nasze ziemię. Nie osłabił się, ale ja go zrównam z ziemią po prostu. On taką małą armijkę wysłał. To będzie zabawne. Wykonaj zamach. Nope, nic mi z tych rzeczy się nie opłaca. Szkoda, że nie mogę wyjść stąd tak szybko jakbym chciał. W takim razie sprawdźmy jeszcze na pewno budynki. Tutaj się wszystko buduje, tu również. Tu możemy port handlowy stworzyć, ale na razie poczekamy. Werbunek. Matsuka potrzebuje nas zaraz. Najmi kapłana. To się również przyda. Gdzie, co? Gdzie jest mu najbliższy taki bardzo mocny giełda ryżu? Tutaj. Jeszcze nie? Jeszcze musimy mieć co? Atak ogniem. Goddammit. Ile to jeszcze będzie trwało? Więc tak. Gildan. Ciebie tutaj weźmiemy sobie. To nie podnosi. Doświadczenia Metsukę? Fajnie. No to sobie długo będziesz biegał. Fail. Pomyliłem się. Dobra, więc tak. Kogoś tutaj bym potrzebował, w zasadzie kogoś na przeszpiegi. Do biczu.
biczu jest fajnie ułożone, bo nie da się bardzo obok niego przejść, ale no, co czas w takim razie ludziska. To jest budować kaplicę. Port handlowy. Czemu nie? Mamy pieniądze, to będziemy na razie szastać. Tu w tym miejscu na razie nic, tu również nic. Tu już są spokojni, w miarę. I możemy zrobić jazdy z katanami, to z dwa oddziały jazdy z katanami spokojnie bym też chciał. I ludziska, myślę, że zaatakujemy tą armię, właśnie całą tą naszą. To będzie ciekawe. Naprawdę nie mają tego dużo. A mimo wszystko trzymają tutaj całkiem nieźle statystykę. Mamy przewagę 700, praktycznie wszyscy Ashigaru. Mamy dużo więcej łuczników. Mamy wszystkiego więcej. Rozniesiemy ich. To nie jest nic nowego. Nasza konnica zmiażdży generałów. Natomiast samuraje z katanami wytną w pień ich samuraj z Yari. Ci... Tylko nie mówcie mi, że on zrobił kuźnię na pancerz. O mój Boże, będzie trzeba zmienić kuźnię. On zrobił kowala pancerzy. To jest nieopłacalne. Głupek! Dobra. Tak czy siak, ludziska, tutaj wam podziękuję za uwagę, bo nie zdążymy tej bitwy przeprowadzić. I to w następnym odcinku. Hejka!